Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Znajdujemy się właśnie w Sułkowicach, Bolęcinie i jak widzicie za mną właśnie trwają ostatnie szlify remontu szkoły i o szczegółach porozmawiamy z dyrektorem Zbigniewem Grabowskim. Panie Zbigniewie, jak teraz wygląda szkoła po remoncie? Co się zmieniło? To w tej chwili jesteśmy cały czas w trakcie jeszcze, można powiedzieć, remontu, wykończeniówka. Na zewnątrz, bo właściwie ocieplenie i elewacja, tynk już są położone dookoła szkoły. Teraz kończą się prace przy zadaszeniu wejścia i nowym tarasie, takim dużym przy głównym wejściu, nowe drzwi wejściowe, troszeczkę zmiany wejścia, organizacji wejścia do szkoły w środku. No dużo się dzieje i tak można by powiedzieć, dzięki temu, że niestety nie chodzimy do szkoły, to te prace mogą przebiegać no i szybciej i bezkolizyjnie, nie musimy odgradzać, chodzić innymi wejściami. Pracownicy, którzy to wykonują z firmy z LGKM, no mają dużo wygodniej, a ja też nie mam tego na głowie, żeby cały czas myśleć o bezpieczeństwie, bo dzieciaków rozumiem. Nie ma. A czy kwarantanna jakby pomaga w tym przyspieszeniu jakby procesu rewitalizacji szkoły i wszystkiego? Tak. No tak paradoksalnie można by było właśnie powiedzieć, że dzięki temu, że, tak że nie możemy chodzić, to możemy to cały czas robić i z tyłu w budynku i z przodu. Także prace posuwają się naprawdę szybko, będą skończone w terminie. Potem jeszcze trzeba oczywiście wszystko dookoła szkoły posprzątać, przywrócić trawniki i całą tę część zewnętrzną wokół budynku. No liczymy cały czas jeszcze na dokupienie części terenu od naszego sąsiada, na stworzenie części sportowej, takiej rekreacyjnej, czegoś na kształt Orlika, no ale to myślę, że też kwestia jakiejś niedalekiej przyszłości. A panie Zbigniewie, możemy porozmawiać troszeczkę o pieniądzach? Jak to wygląda kosztowo całej inwestycji? Powiem szczerze, że w tej chwili to nawet trudno mi jest powiedzieć, bo pierwszy etap, ten, który rozpoczął się w 2018 roku, na początku, w styczniu 2018 roku, to z tego, co ja pamiętam, to było gdzieś w okolicach chyba 3 milionów, ponad 2 miliony, 2,5, ale ja nie chcę tutaj podawać kwot, dlatego że ja po prostu tego nie pamiętam. Ja w tym nie uczestniczę, jak gdyby wiem tylko też czasami z mediów, czy po prostu z rozmów na zebraniu wiejskim od panów burmistrzów, jakiego rzędu to są kwoty wydatków. I nie chciałbym teraz mówić, jakie ta ostatnia część, czyli termomodernizacja budynku, ocieplenie, nowa elewacja i te wszystkie tarasy, nowe schody i tak dalej. Trudno mi jest naprawdę powiedzieć. Ja myślę, że tu można zapytać w urzędzie, jeżeli byście chcieli państwo dokładnych informacji. A jest pan na pewno w ciągłym kontakcie jakby z innymi dyrektorami szkół, czy oni jawnie panu zazdroszczą takiego rozwoju szkoły, planetarium, termomodernizacja i tak dalej? Nie, no nawet nie. Po pierwsze tego nie zauważyłem, a po drugie no nie jakoś ani tego nie odczułem. Ja myślę, że się cieszą razem ze mną, że tak jak ja się cieszę, że oni się rozbudowują, czy rozbudowywali, czy mają coś nowego, lepszego, bo to przecież nie tylko dla nich, dla mnie, ale dla nas wszystkich przecież. Także, a już samo obserwatorium, planetarium, to już w ogóle jest dla nas, a nie tylko
dla nas w sensie całej gminy, wszystkich Tak. szkół i wszystkich uczniów, nie tylko dla naszej szkoły. Rozumiem. Pani Zbigniewie, i ostatnie pytanie jeszcze tylko. Jak pan przewiduje, kiedy wszystko wróci do normalności, chociażby w tej kwestii, w tej edukacyjnej? No, do normalności, czyli do powrotu, do chodzenia do szkoły, trudno mi jest powiedzieć. Ja jestem ostrożny w przewidywaniach. No, oparłbym się na komunikatach rządowych. No, zobaczymy, co będzie 26, właściwie przed 26 kwietnia, czy nadal zostanie przedłużona no, zdalne nauczanie i przepraszam, nie chodzenie do szkoły. A kiedy wróci do normalności? Ja myślę, że ta normalność w pewnym sensie zaczyna się. W ogóle słowo normalność będzie miało zupełnie inne znaczenie, bo ta szkoła, która była przed kwarantanną, właściwie już chyba nie wróci, bo będzie trudno pozbyć się nawyków, które stosunkowo w krótkim czasie, załóżmy miesiąca, dwóch czy trzech, no a gdybyśmy nie wrócili do końca roku szkolnego, no to 3-4 miesiące, prawda, pracy zdalnej, jednak zmienią oblicze szkoły, zmienią podejście do nowoczesnych technologii, nowoczesnych metod nauczania. Myślę, że wszyscy wyciągną z tego dobre wnioski i będzie to naprawdę z korzyścią dla szkoły. Tak jak mówiłem, no paradoksalnie niestety nie możemy chodzić do szkoły, ale dzięki temu prace się posuwają. Tak samo no, niestety nie możemy chodzić do szkoły, musimy pracować zdalnie, ale dzięki temu nauczymy się tych sposobów nowoczesnej pracy, nowoczesnej dydaktyki, innych metod, innego podejścia. Zupełnie to są inne relacje między też nauczycielami, uczniami. Ciekawa rzecz, na przykład to, co zauważyłem od właściwie samego początku kwarantanny, spotykamy się z nauczycielami i z pracownikami obsługi na takich codziennych odprawach o godzinie 9:00. Tak myślałem, że to będzie trwało 10-15 minut po to, żeby powiedzieć sobie najważniejsze rzeczy, ustalić jakiś plan działania. A te odprawy są każdego dnia, tygodnia i trwają czasami dłużej niż załóżmy 15 czy pół godziny. Oczywiście nauczyciele wpadają teraz i wypadają, przychodzą, mówią, bo też prowadzą lekcje, a więc idą coś zadać, potem wracają. No jest to zupełnie nowa jakość, jest to zupełnie coś nowego, coś, czego na pewno nie wolno nam będzie zaprzepaścić w przyszłości, tak aby to korzystać z tego w nauczaniu i stacjonarnym, i tym zdalnym. Dobrze, dziękuję bardzo Pani Zbigniewie za tą rozmowę i życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do tej, powiedzmy, normalności. Do tej normalności. No życzę, ja też dziękuję bardzo. Też życzę nam wszystkim powrotu do normalności, ale już nie do takiej rzeczywistości, jak była, bo jednak myślę, że dużo nauczyliśmy się i widzimy, gdzie czasami są te najważniejsze punkty naszego życia. Dziękuję bardzo, Pani Zbigniewie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia, dziękuję.